Cześć, nazywam się Bartek i witam Was na kanale Nic Poń Literacki. Ten odcinek będzie poświęcony książce Nino Haratischwili Ósme życie. Jak widzicie, przeczytałem tę książkę w wersji elektronicznej, czyli na tablecie i na telefonie. Książkę pobrałem za darmo w ramach akcji czytaj.pl. Link do tej akcji znajdziecie pod filmikiem. Przyznam, że wcześniej nie zwracałem uwagi na tę książkę, ale po zapoznaniu się z tytułami, które są oferowane za darmo w ramach tej akcji, postanowiłem i stwierdziłem w zasadzie, że jest ona najbliższa mojemu gustowi i jest to coś, co naprawdę chciałbym przeczytać. W zasadzie nie ufam rekomendacjom okładkowym, to co pisze wydawca, ale w tym wypadku muszę się z Wami tym podzielić. Jest to przejmująca, epicka opowieść, rozgrywająca się na tle zmieniającej się Europy XX wieku. I powiem Wam, że w tych słowach nie ma przesady. To, co napisał wydawca, jest w 100% prawdą. Jest to naprawdę przejmująca opowieść. Ale po kolei. Autorka, Nino Haratischwili, pochodzi z Gruzji, ale mieszka i wydaje w Niemczech. Jest pisarką urodzoną w latach 80., czyli tak jak ja, i dlatego jej pojmowanie świata jest mi bardzo bliskie i bardzo się cieszę, że młodzi autorzy piszą tak wyśmienite książki. Książka Ósme życie z podtytułem Dla Brilki już na samym początku zdobywa moje serce, ponieważ jej akcja zaczyna się w Amsterdamie. To w Amsterdamie 12-letnia Brilka, do której kierowana jest ta powieść, postanawia odłączyć się od swojej grupy tanecznej, którą jest na gościnnych występach właśnie w Amsterdamie, i postanawia uciec do Wiednia. I ta 12-latka pakuje się w pociąg do Wiednia jakimiś regionalnymi połączeniami, w zasadzie jest to nieistotne, i zostawia liścik w recepcji o swojej decyzji. Z Wiednia, gdzie została młoda Brilka złapana, musi ją odebrać ciotka Nika. I to właśnie ciotka Nika jest narratorką tej powieści. I to ona snuje opowieść o rodzinie Jasi, która jest kierowana właśnie do 12-letniej Brilki. I moim zdaniem jest to zabieg wyśmienity, ponieważ autorka tym sposobem nawiązuje intymną więź z czytelnikiem. Historia rodziny ma swoje korzenie w Gruzji, gdzie Nestor Rodu prowadzi znaną w całej carskiej Rosji fabrykę czekolady. A więc mamy tutaj początek XX wieku. Owa fabryka czekolady jest symbolem bogactwa, wyższego stanu tej rodziny. Wraz ze zmieniającym się ustrojem, dorobek rodziny, fabryka rodziny Jasi, popada w ruinę, ponieważ tutaj są różne zawirowania polityczne, nacjonalizacja i wszystkie takie sprawy. No i co z tym idzie, także zmieniają się losy naszych bohaterów. Jest jednak jeden sekretny przepis na czekoladę. Anastazja, czyli prababka naszej narratorki, daje przepis na ten specjał od swojego ojca. Z zastrzeżeniem, że nie ma ona go zbyt często przygotowywać, ponieważ wisi nad tym specjałem klątwa. Każdy, kto spożyje ten napój, dozna co prawda rozkoszy, ale i także zawiśnie na nim klątwa i marnie skończy. Czystą klątwą jest prawda? Tego Wam nie powiem. Tak jak już wspominałem, Stazja dostała ten przepis od ojca przed ślubem. Był to ślub pochopny, ponieważ jej narzeczony Simon postanowił wybrać jedną ze stron konfliktu i udać się na wojnę. I tak oto Anastazja tuż po ślubie została w domu rodzinnym z ojcem i z dwoma siostrami i marzyła oczywiście o tańcu na paryskich deskach, w balecie, o pięknej miłości, o swoim mężu. Ich małżeństwo w sumie opierało się tylko na listach. Czasy robią się coraz bardziej niespokojne i samotna Anastazja postanawia wyruszyć za swoim mężem, postanawia go odszukać i żyć z nim. Potajemnie ucieka ze swojego domu w Gruzji do Petersburga. I właśnie w tym momencie zaczynają się burzliwe losy rodziny Jasi.
ponieważ w całej Rosji panuje rewolucja. Naród jest zwrócony przeciwko carowi. Dotychczasowe elity uciekają z kraju, a te, które zostają, mają nadzieję, że jeszcze stary porządek wróci. Przypomnę tylko, że w wyniku tej rewolucji w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. I może tutaj poprzestanę, żeby wam nie streszczać dalszych losów, bo im dalej w książkę, tym więcej się dzieje. Książka jest podzielona na 4 księgi. Każda księga dotyczy jednej osoby. Pierwsza księga jest poświęcona głównie Anastazji, czyli Stazji. Druga księga jest poświęcona najmłodszej siostrze Stazji, Krystyn. Trzecia i czwarta księga są poświęcone dzieciom Stazji, czyli Kosti i Kitty. Oczywiście losy poszczególnych osób się ze sobą wiążą i pojawiają się one w kolejnych księgach, ponieważ jak to w rodzinie bywa, decyzja jednej osoby ma wpływ na drugą i nie sposób uwolnić się od całej historii, która brzemie na karku rodziny. Przypomnę tylko, że rzecz dzieje się w Rosji w czasach największych zmian, jakie miały tam miejsce, czyli upadek cesarstwa, pierwsza wojna światowa, rewolucja październikowa, potem druga wojna światowa i wreszcie komunizm. I każdy z bohaterów ma swoje jakieś ideały w trakcie tych wszystkich zmian, jakieś swoje poglądy i one się wszystkie mieszają i tworzy się naprawdę ciekawa historia. Normalnie taki kłębek wełny, ale tak jakby związany z kilku nić. Tak jakby z kilku wątków i wszystko w jedno związane. No cudowne. Cudowne jest to, muszę wam powiedzieć, ale momentami straszne. Może się wydawać, że jest tutaj mnóstwo historii i może ona nas trochę przytłoczyć. Obawy są zupełnie niepotrzebne, ponieważ autorka w zmyślny sposób prowadzi nas przez meandry historii i opowiada nam to wszystko z tej drugiej strony, perspektywy człowieka takiego zwykłego, który nie jest na pierwszej linii frontu, ale decyzje podjęte gdzieś tam na górze mają na niego potężny wpływ. Ta książka to przede wszystkim kobiety, ale nie myślcie, że jest to literatura kobieca, cokolwiek ten termin może oznaczać. Po prostu jest obrany inny punkt widzenia i to nie walczący na pierwszym froncie facet jest ważny, tylko kobieta, która gdzieś tam zawsze stoi z boku albo jest pomijana, to ona tutaj odgrywa pierwsze skrzypce i to ona nadaje ton tej powieści. Oczywiście mężczyźni pojawiają się tutaj często i gęsto, wszak wojna i rewolucje jest to domena mężczyzn. Jednak jak dowiadujemy się w tej książce, mężczyźni nie mogą żyć bez kobiet i to one są domeną ich życia, to one determinują ich zachowanie, a także one są powodem ich nieszczęść. Ale uprzedzam, ta książka ma niewiele wspólnego z romansem. Oczywiście pojawia się tutaj miłość i jest ona przedstawiona we wszelkich kombinacjach, od miłości z czystego serca, przez miłość wyrachowaną, po miłość jakąś utraconą. Jest tutaj nienawiść, jest tutaj czułość, jest tutaj opieka, troska, złość. No wszystko, wszystkie uczucia, jakie człowiek może tylko sobie wyobrazić, są w tej książce. Jednak się tym nie przejmujcie, że jest tutaj jakiś nadmiar uczuć, ponieważ wszystko jest świetnie zbalansowane. Autorka tak perfekcyjnie dobiera, tak manipuluje nami wręcz, że dopiero po całej lekturze książki uświadamiamy sobie, jaki jest tam poziom nieenergetyczny, poziom uczuć, poziom napięcia, i dopiero po jakimś czasie to do nas dociera. Co mi się podoba w tej książce, że żaden bohater nie jest pozostawiony samemu sobie i wbrew pozorom tutaj nikt nie jest kowalem własnego losu, ponieważ losy jednego bohatera mają wpływ na innego, jest to wszakże rodzina i każdy z członków tej rodziny dźwiga na swoich barkach wielki, ogromny balast przeszłości i tego, co się zdarzyło. Chciałbym też wierzyć, że wszystko to, co spotyka bohaterów, jest tylko fikcją literacką. No niestety okazuje się, że życie bywa bardziej brutalne niż fikcja
I w zasadzie każdy, kto zna odrobinę historię Rosji XX wieku, uświadomi sobie, że to, co przedstawiła autorka, to nie jest fikcja, że to są prawdziwe wydarzenia, że to są tragiczne losy zwykłych ludzi i za wszystkimi rewolucjami, wojnami stoi naprawdę, naprawdę ogrom przemocy i zła. Powieść Nino Haratischwili bardzo mnie poruszyła. Zachwyciło mnie tutaj wszystko. Od bohaterów, przez akcję, po piękny język, naprawdę piękny. Jest to pewnie też zasługa tłumaczki. Polecam tę książkę każdemu. Jest to książka dla mężczyzny, dla kobiety. Święta są zapasem. Jeśli chcecie komuś sprawić naprawdę przyjemność, to polecam. Polecam tę książkę z całego serca i przypuszczam, że ta książka wyląduje w moim top 5 za rok 2016 i pewnie w top 10 mojej życiówki. Dziękuję, że dotrwaliście do końca tego filmiku. Mam nadzieję, że dałem sobie radę w mojej pierwszej wideo recenzji na temat książki. Bardzo się cieszę, że mi się udało nagrać. Zapraszam na mojego Instagrama, bloga, Facebooka i zachęcam do subskrypcji. To mnie bardzo motywuje. Bardzo się cieszę, że już osiągnąłem aż 50 subskrybentów. Ojene, nawet nie myślałem, że aż tylu ludzi zechce mnie oglądać, ale to jest naprawdę motywujące. Pozdrawiam was wszystkich i wszystkim daję lajka, wszystkim daję łapkę w górę. Duj, duj!